Siła serc Bielska Podlaskiego to nie jest ta zdolność pompowania krwi do organizmu człowieka, tylko chyba chodzi o coś innego. Drugi człowiek oddaje kawałek siebie temu drugiemu człowiekowi, dzięki temu mamy coś fajnego. W Bielsku każdy obszar działalności, każdy obszar zainteresowania jest takim obszarem, gdzie ta bezinteresowność, ta pomoc drugiego człowieka jest potrzebna, jest niezbędna tak naprawdę. Każda organizacja, na przykład pozarządowa, która działa na terenie Bielska, działa dzięki temu, że mamy tak wielu wolontariuszy i osoby, które angażują się w tę działalność. Bez nich nie dałoby się niczego zrobić. Wbrew temu, co się mówi, co słyszymy, bardzo dużo młodych ludzi chce czuć się potrzebnym, chce się angażować w takie działania. Ja myślę, że to siedzi gdzieś wewnątrz każdego człowieka, że albo ma taką potrzebę i angażuje się, albo nie ma takiej potrzeby i wtedy zostaje gdzieś na uboczu. Coraz więcej osób angażuje się w taką działalność prospołeczną, wolontarystyczną. To, co jeszcze kilkanaście lat temu było traktowane przez ludzi z takim przymrużeniem oka, jakiś wariat trochę robi coś za darmo, robi coś na rzecz drugiego człowieka. W tej chwili staje się to trochę modne, trochę takie naturalne. Nie sądzę, żeby ludzie, którzy pomagają, myśleli o tym, że mają z tego jakąś korzyść. Właśnie to jest siła tego serca, że oni nie myślą o tym. Na pewno w konsekwencji to daje im jakieś korzyści. Powoduje, że człowiek się bardziej otwiera na drugiego człowieka, że lepiej sobie radzi w relacjach interpersonalnych, że może budować swoją tożsamość też przez to zaangażowanie, ale ja myślę, że to przychodzi później, z czasem. W momencie, kiedy człowiek robi coś dla drugiego człowieka, nie myśli o tym. Najważniejsze jest to, żeby od czasu do czasu docenić ten wysiłek, ten wkład włożony w pracę na rzecz drugiego człowieka.